rezerwat przyrody, lasek miejski nad Puńcówką. Przepiękne miejsce. Bardzo przyjemna pogoda. To jeden z ulubionych okresów w roku. Dla mnie osobiście jeszcze drugi. Bo jak jeden z, to wiadomo, że jest ich więcej. No drugi to wiosna lub przedwiośnie. I właśnie jesień, taka jak teraz, to są dla mnie najpiękniejsze momenty. Zima też bardzo lubię, ale tylko taką śnieżną, mroźną i śnieżną. To tak. Nachodzi mnie przy tym spacerze taka refleksja o pogoni. Pułapce jednego życia. To jest pewien sposób myślenia, któremu trudno zabrać rację, czyli że mamy jedno życie. Najprawdopodobniej, tak? Chyba, że jest jakaś reinkarnacja. Ale jeśli przyjmiemy, że reinkarnacja to jest jednak inne życie, bo nawet nie mamy świadomości, że zakończyło się jakieś poprzednie i zaczęło następne, no to wciąż jest prawdą, że mamy jedno. To konkretne i niepowtarzalne w tym znaczeniu. Bez względu na to, czy ono się kończy ostatecznie, czy też zaczyna jakiekolwiek inne pod formatem nowej powłoki na przykład. Coś zostaje, coś umiera, nie wiem, dusza rodowa wraca, a ta taka prywatna odchodzi do Navi lub jakikolwiek inny format, jakakolwiek inna opowieść, która się za tym kryje. Życie, w którym teraz jesteśmy, w tym momencie, które łapiemy w garści, to jest to jedno życie. I chcemy je przeżyć jak najlepiej. I tu się pojawia kwestia. Kwestia, która potrafi być pułapką. Bo to jak najlepiej może znaczyć zarówno taki spacer i delektowanie się przyrodą, ale aby to mogło mieć miejsce, to nie może to być wyrwane z kontekstu. Tylko to musi być wbudowane też w nas. Nawet jeśli jesteśmy w tym kolejnym kontekście, o którym za chwilę powiem, to możemy robić taki spacer, ale często on będzie dla nas takim odczuciem czegoś nieprzystającego, ciężaru, jakiejś formy obcości. I będziemy o tym marzyć, aby przestał być obcością. A w momencie, gdy będzie się dział, ciekawa muzyka w tle, gdzieś tam stadion miejski, to po prostu nie będziemy mieć poczucia takiej tożsamości z tym miejscem, z tym spacerem, z spokojem świata, który nas otacza, z taką świadomością tu i teraz, byciem w tym punkcie. I aby mieć takie życie, to musimy być blisko siebie, czyli nie możemy być oderwani przez jakieś zewnętrzne siły do ciągłego opiekowania się tymi zewnętrznymi sprawami. Czyli na przykład, to jest takie bardziej inaczej to pytanie być albo mieć, tak? Jeśli mamy dużo, ale to dużo wymaga od nas ciągłej uwagi i starań i spłaty rat kredytu, czy też po prostu amortyzacji, dbania, naprawy, ciągłego biegania wokół tego, to jest coś, co nas oddala od siebie, oddala nas od tego bycia, tu i teraz, tego spaceru, tego miejsca, tego, kim jesteśmy. Natomiast jeśli to, co mamy, i tutaj skala jest płynna, tak? Dla każdego to może być coś innego i dla każdego te obciążenia mogą się zaczynać nieznośne w jakimś innym punkcie. Więc jeśli mamy dość, żeby być nadal tu i teraz, czyli żeby bardziej być niż mieć, to wtedy to jest coś naprawdę przyjemnego.
i życie staje się dobre. Natomiast proces decyzyjny, który stoi za tym wszystkim, to jest w zasadzie proces każdego dnia. Każda decyzja może stać się niestety pułapką, która będzie kolejnym aspektem do wyrwania nas od siebie ku rzeczom, ku mieć. I warto o tym stale pamiętać, bo ten proces mieć, on się nigdy nie kończy. Znam osoby, które mają naprawdę duży przychód. Mają spory majątek. Ale aby go mieć, muszą ciągle się starać. Ciągle dużo zarabiać, żeby utrzymać to, co mają. Żeby to mogło być przy nich. Bo trudno im to też z siebie zrzucić, bo to coś zaczyna się do nich przylepiać. To coś buduje ich tożsamość, to mieć, te rzeczy. Na przykład poczucie, że mnie na coś stać. Że mogę mieć nowego Maca, nowe auto co 2 lata, ale nie takie skromne, tylko najlepiej taki wypas, żeby to miało wszystko, co trzeba, co jest takie mega. No i pokazać się i w ogóle. I super ciuch, i dobry but, tak? Idę biegać, to biegam w najlepszych, bo tak trzeba, tak? Bo to jest coś, co mnie buduje. I wtedy niestety wpadamy w tą pułapkę, która no niestety staje się pułapką oddalającą nas od być i coraz bardziej obciążającą nas do mieć. Bo te rzeczy, to wszystko wokół, ono niejako tak jakby obkleja nas. Ono zaciera naszą tożsamość, powodując, że ona się staje ciężka, nieznośna. Te rzeczy się do nas przyklejają. Nasza praca, nasz pot, nasze starania, to jest ten klej, który trzyma te rzeczy przy sobie, przy nas i zaczynamy się gubić. Przestajemy myśleć o tym, że my jesteśmy gdzieś tam poza, gdzieś tam w środku. I to wszystko nam się zaczyna mącić, zaczyna nam się gubić, zaczynamy tracić to swoje być. Tą swoją tożsamość, która jest tak naprawdę bogata, często choćby nawet bylibyśmy nadzy albo obuci w prosty but, osłonięci najprostszym suknem czy też zgrzebnym worem. Naprawdę każda prosta decyzja może nas w to wpędzić. Wiem to, bo za każdym razem, kiedy musimy podjąć decyzję o mieć, to stawiamy sobie taką barierę i analizujemy, w jakim kierunku może nas to popchnąć, jak może zmienić nasze życie i czy to na pewno jest tego warte.